Witam. Dzisiaj, słuchajcie, skoncentrujemy się na czasownikach. Niezmiernie istotna rzecz, mianowicie umiejętność używania czasowników w zdaniu, a czasownik jako główny budulec występuje w każdym zdaniu, więc musimy to umieć robić. Popatrzmy na takie trzy zdania, co one mają ze sobą wspólnego. I like sport, they finished homework, I want fish. Każde z tych zdań składa się z takiego podstawowego układu. Podmiot, czasownik, dopełnienie. Czyli w każdym zdaniu, popatrzmy, jest po jednym czasowniku. Ja lubię sport. Oni skończyli zadanie. Ja chcę rybę. Co chcesz na obiad? Ja chcę rybę. Prawda? I takie zdania nie stanowią trudności. Kiedy zaczyna się problem? Gdy chcę czasowników w zdaniu zastosować kilka. Popatrzmy na zdanie, no i to jest taki teścik też dla was. Chcę się nauczyć pływać. Trzy czasowniki tutaj są, popatrzcie. Jeden, dwa, trzy. No i chwila na zastanowienie, jakbyście to przetłumaczyli, gdy już nie jest jeden czasownik, a trzy czasowniki w zdaniu. Chcę się nauczyć pływać. Słuchajcie, bardzo często od tego zaczynam i tutaj rzadko kiedy mi się zdarza, żeby ktoś to poprawnie zrobił. Od razu powiem, jak większość osób to próbuje tłumaczyć. Robią to tak. I want to learn swimming. Tak najczęściej brzmi odpowiedź, jeśli już ktoś się podejmuje tego. Natomiast popatrzmy, jak wygląda, jak to musi wyglądać poprawnie. Poprawnie to zdanie brzmi. I want to learn to swim. Ha! Czyli, żeby dać trzy czasowniki w zdaniu, co ja muszę wiedzieć? Muszę wiedzieć, jak je połączyć. Różnie tego typu zagadnienie gramatyczne jest nazywane. Ja to nazywam po prostu łączenie czasowników w zdaniu. Tak to nazywam. Łączenie czasowników. Bo jeśli chcę użyć trzy czasowniki, widzicie, trzeba wiedzieć, jak je połączyć. W tym wypadku połączyliśmy je za pomocą to. No więc są trzy proste zasady, takie na poziomie podstawowym. Trzy ważne zasady, które musisz znać. Pierwsza zasada. Łączymy czasowniki w ten sposób. Czasownik plus czasownik. Czyli najprostsza zasada. Czyli niczym nie łączysz. Zestawiasz jeden koło drugiego. Tak jak w języku polskim. Lubię grać. Muszę iść. Niczym nie łączymy. Gdyby wszystkie tak były, to by było super. Niestety, tu są tylko czasowniki modalne w tej grupie. Ale popatrzmy, jak to łatwo zapamiętać. Przypomnij sobie znany program, tak? You can dance. Albo drugi. It must be the music. Jak zapamiętasz te dwa zdania, to nie zrobisz błędu i nie dasz nigdy po must ani po can na przykład to. Prawda? Bo to jest poprawna opcja. Czyli dwa czasowniki niczym nie połączone. Tak jest w przypadku czasowników modalnych. Czyli can, must, should, may. Więc popatrzmy, po prostu wstawiamy drugi czasownik potem. Bez żadnej zmiany. You can dance. It must be the music. You should go. You may be right. Być może masz rację. Ok? To jest ta najprostsza grupa. Łączymy w ten sposób. Pierwsza grupa. Popatrzmy na drugą grupę. Druga grupa już troszeczkę trudniejsza. To jest osoba w przykładzie. Muszę się nauczyć pływać. Czyli między dwoma czasownikami musi pojawić się to. To, tak jakby łączy te czasowniki w zdaniu. I popatrzmy, to jest taka grupa czasowników, które właśnie musicie znać. Na poziomie podstawowym. Want. Chcieć. Try. Próbować. Decide. Decydować. Agreed. Zgadza się. Remember to, pamiętać coś zrobić, would like to, chciałbym coś zrobić, forget to, nie zapomnieć, expect, oczekiwać i promise, obiecać. I teraz łączymy, teraz jak drugi czasownik chcesz zrobić w zdaniu, czyli nie zdanie chcę rybę, I want fish, tylko chcę zjeść rybę, I want to eat fish. Teraz możesz zdanie rozbudować. Chodzi o to, że nie możemy cały czas być w zdaniach a la Makota. Ala lubi spędzać czas ze swoim kotem. Takie chcemy robić zdania. Prawda? No więc musimy wiedzieć, jak czasowniki w zdaniu łączyć. No więc chcę iść. I want to go. Try to think. Spróbuj pomyśleć. She decided to come. Zdecydowała się przyjść. He agreed to pay. Remember to lock the door. Pamiętaj zamknąć drzwi. Na klucz. Lock. I would like to see. Chciałbym zobaczyć. Don't forget to call her. Nie zapomnij do niej zadzwonić. I expect to win. Spodziewam się, że wygram. She promised to come. Obiecała, że przyjdzie. I teraz patrzcie, w języku polskim też, jakie tu są tłumaczenia bardzo często. Spodziewam się, że. Obiecała, że. A tu nie ma żadnego że. Tu jest to. Więc tak ważne, żeby zapamiętać, że po tych czasownikach dajesz to. I w ten sposób łączą się czasowniki z tej grupy.
To jest druga grupa. I uwaga, trzecia, ostatnia grupa na poziomie takim podstawowym, które trzeba znać, no to jest ta grupa, którą też pewnie znacie. To są dwa czasowniki obok siebie, nie połączone, ale do drugiego czasownika dodaje końcówkę ing, którą świetnie znacie z imię słowów, tak? Swimming, dancing, going, fighting, sleeping i tak dalej. No więc lubię spędzać, czasownik, czasownik ing. I like spending. Przestał pić, he stopped drinking. Skończyli jeść, they finished eating. Nie mam nic przeciwko, żeby poczekać. Nie ma tu żadnego żeby. Popatrzcie. I don't mind waiting. Po prostu muszę wiedzieć, że po don't mind musi być czasownik z formą ciągłą. Suggest, recommend. Dwa bardzo ważne czasowniki. Bardzo przydatne do wyrażania sugestii i do rekomendowania. I suggest. Sugeruję zjeść. I suggest visiting. Sugeruję jechać. I suggest going. I suggest staying. I recommend reading this book. Polecam przeczytanie tej książki. Teraz bardzo fajny zwrot, gdy pytamy kogoś, czy ma ochotę. Do you fancy? Czy masz ochotę? I teraz drugi czasownik z formą ciągłą. Do you fancy going? Do you fancy eating? Do you fancy playing? Do you fancy dancing? Czy masz ochotę potańczyć tonight? Prawda? Zapytamy kogoś o plany. Bardzo fajny sposób, naturalny sposób. I jak te trzy grupy opanujecie, to popatrzcie, możecie przejść naprawdę już na fajny poziom, gdzie umiecie poprawnie połączyć trzy czasowniki w zdaniu. Przykład. Powinieneś przestać palić. You should stop smoking. Raz, dwa, trzy. Poprawnie połączone, bo wiem, że po should nie ma nic, a po stop już jest forma ciągła. Czy zdanie. Muszę skończyć czytać dzisiaj. I must finish reading today. Po must nie ma nic, bo to łączymy w ten sposób, ale już po finish dajemy drugi czasownik z ing. I wtedy popatrz od zdań, prawda? Ja chcę, nie wiem, ja chcę bułkę, ja chcę zobaczyć ten program. Dwa czasowniki, albo ja muszę skończyć pisać dzisiaj. Trzy czasowniki. To będzie wtedy dla Ciebie już łatwe i nie będziesz tutaj robił błędów. Proszę potraktować poważnie właśnie tą część gramatyki. Dziękuję.